Na naszej planecie życie właściwie toczy się w temperaturowym zakresie temperatur od minus 1,8 stopnia, to są wody arktyczne, do 130 stopni. Takie temperatury panują przy kominach termalnych, tych wulkanicznych, podmorskich. I tam stwierdzono, że są takie bakterie, które w tej temperaturze mogą przeżyć. Teoretycznie życie mogłoby się rozwijać w temperaturze nawet do 200 stopni, bo wtedy rozkładają się aminokwasy. No ale póki co biologowie jeszcze nie znają takiego przypadku. Nie znaleźli życia w temperaturach wyższych niż 140 stopni. Większość organizmów, tak jak i Homo sapiens, jest przystosowana do tego, żeby żyć w jakimś swoim optymalnym zakresie temperatur. Człowieka, czy jakiegokolwiek innego psa, czy jakiegokolwiek inne zwierzę, jeśli wsadzimy do zamkniętego samochodu, gdzie temperatura przekroczy pewną temperaturę, to po prostu zginiemy. Jeśli będzie za zimno, to też będzie niedobrze, bo zamarzniemy. Nasz organizm nie będzie się w stanie ochronić. Przez miliony, dziesiątki milionów lat ewolucja dostosowała cały mechanizm biochemiczny i zwierząt, i roślin do tego, żeby z jednej strony umieć się bronić przed czynnikami tymi złymi, czynnikami termicznymi, a z drugiej strony, żeby były możliwości adaptacji się do tych zmienionych czynników. Także każdy organizm ma swój pewien zakres temperatur, który toleruje. Powyżej, poniżej tego zakresu, który jest jakiś tam optymalny dla gatunku, te mechanizmy zaczynają się uruchamiać. Jeżeli warunki środowiska przekraczają te skrajne elementy, po prostu giniemy. Temperatura w środowisku modyfikuje środowisko, a organizmy do tego się przystosowują. W jeziorach ta temperatura w lecie stratyfikuje nam. Mamy górne warstwy, które są ciepłe i przydenne, które są chłodne. W ślad za tym zmieniają się całe procesy w tych jeziorach. W zimie na przykład, w takim stratyfikowanym zbiorniku jakimś zaporowym czy innym, na przykład uruchamiają się różne nutrienty, uruchamia się fosfor, uruchamia się mangan, żelazo, to wszystko zaczyna wchodzić do wody i tą wodę zaczyna truć. Ale to są takie wtórne elementy, które modyfikują nam siedlisko, a organizmy próbują się do tego przystosować. No i mamy dwie sytuacje, albo jest za gorąco, albo jest za zimno. Obie sytuacje są dla organizmu stresowe. No ale jeśli są stresowe, to jak mierzyć ten stres? Jeśli mamy do czynienia z ssakami, to najlepiej pobrać krew i coś w tej krwi oznaczyć. Jeśli to nie będzie ssak, który nie ma krwi, tylko będzie jakiś owad, który ma tam jakąś hemolimfę, no to możemy oznaczać w całym ciele poziom pewnych markerów biochemicznych. No możemy to mierzyć różnymi stężeniem różnych substancji. Tutaj na takiej hybrydzie dwóch gatunków ryb ten badacz zmierzył w różnym gradiencie termicznym poziom glukozy i kortyzolu. Jak Państwo widzicie, przy komfortowej temperaturze oba te markery, kortyzol i glukoza, są na stosunkowo niskim poziomie. Jeżeli mamy za chłodno dla tego gatunku lub za gorąco,
organizm zaczyna gwałtownie wydzielać te związki. Takich markerów może być bardzo, bardzo dużo. Oczywiście mówiłem o krwi, że można pobrać krew. I inne wskaźniki są białe ciałka krwi, leukocyty, white blood cells. Oczywiście one partycypują, biorą udział w różnych odpowiedziach immunologicznych. Tak samo dobrym wskaźnikiem może być poziom cholesterolu. Wbrew pozorom to nie tylko ten zły cholesterol odkłada się na żyłach i blokuje i prowadzi do zakrzepów różnych, ale on pełni również bardzo pozytywną rolę też. I możemy mierzyć te parametry jak immunosupresję, krzepnięcie, czas krzepnięcia krwi ryby. Ma to znaczenie, jeśli ryba jest tam przez wydrę, czy jakiś wędkarza na przykład zraniona. I u tego samego, u tej samej hybrydy przykład, jak te białe ciałka krwi i cholesterol, jak wyglądają w temperaturze 22 i 34 stopni, maleje koncentracja tych dwóch elementów, co znaczy, że jest osłabiona ochrona organizmu, spowolnione krzepnięcie krwi. I teraz mechanizmy biochemiczne. Przy wzroście temperatury, wiadomo, maleje rozpuszczalność tlenu w wodzie i tak dalej, zmniejsza się absorpcja tego tlenu przez erytrocyty, przez czerwone ciałka krwi. W związku z tym, to co obserwujemy u alpinistów, którzy wysoko w górach są, gdzie stężenie tego tlenu już jest mało z powodu wysokości, to po odpowiednim okresie adaptacji takiego alpinisty wzrasta mu liczba czerwonych ciałek krwi, żeby to skompensować. I w ślad za tym rośnie poziom hemoglobiny. Jedźmy dalej. Inne wskaźniki. Badano u łososia atlantyckiego z Tasmanii, który żyje na granicy swoich możliwości termicznych, czyli ponad 19 stopni. W sumie niby umiarkowane szerokości geograficzne, ale jednak jest tam dość ciepło. Autorzy wykonali niesamowitą pracę, dlatego że przeanalizowali 276 różnych białek u tego łososia i stwierdzili, że przy tych różnych temperaturach zakres temperatur 15-21 stopni, to te białka różnie reagują. W ich przypadku prawie 90 białek było regulowanych w górę lub w dół, zmieniało się stężenie tych białek lub malało. Krotność tego w stosunku do optymalnej temperatury to była mniej więcej 1,5 do 5-krotnie te ilości się zwiększały. Ale nasze komórki są, wiadomo, bardzo skomplikowane. W cytoplazmie są takie elementy jak proteosomy. To są takie struktury enzymatyczne w kształcie cylindra, które służą do likwidacji różnych zbędnych peptydów. Te peptydy są tutaj do środka tego cylindra absorbowane i tam enzymy tną te polipeptydy na 5-6-kawałkowe aminokwasowe elementy lub nawet rozkładają to do pojedynczych aminokwasów. To jest likwidacja zbędnych białek z organizmu. I w podwyższonej temperaturze metabolizm organizmu ulega przemodelowaniu zupełnie. Po to tylko, żeby zrekompensować to zwiększone tempo metabolizmu.
bo zaczyna brakować energii. W związku z tym coś trzeba ograniczać. W komórce mamy całą strukturę, taką siatkę, która się nazywa tym cytoszkieletem. I on jest zbudowany z takich mikrotubul. Cała ta struktura przy zmianie temperatury ulega zmianie. Ta cytoplazma ulega upłynnieniu. A to prowadzi z kolei do zmian metabolizmu lipidów, które są w błonie komórkowej i służą do usztywnienia i stabilizacji tej płynności cytoplazmy. Podwyższone temperatury mogą prowadzić do zaburzeń transkrypcji i translacji. I to wszystko jest indukowane tym stresem termicznym. Ten proteosom wątrobowy z łososia atlantyckiego, jak oni zbadali, odzwierciedlał zahamowanie dynamiki tych mikrotubul w odpowiedzi na chronicznie podwyższoną temperaturę. A w przypadku właśnie tych rzek mamy do czynienia z takim chronicznym efektem. To trwa przecież latami. I teraz podsumowując te wszystkie zmiany enzymatyczno-cytologiczne, można tu powiedzieć, że tłumione są szlaki syntezy degradacji białek i to wydaje się, że jest to, ten mechanizm polegający na oszczędzaniu energii. Dlatego, że jest zwiększone zapotrzebowanie metaboliczne. Ponieważ ze wzrostem temperatury rośnie tempo metabolizmu, czyli rośnie zapotrzebowanie, przyspiesza się tempo metabolizmu, rozkładu tych wszystkich związków pokarmowych. I tutaj nie będziemy się bawić, ale pójdziemy trochę w biochemię, o mięśniach, o miozynie porozmawiamy. Po to, żeby nasze mięśnie się kurczyły i tak dalej, potrzebne jest odpowiednie białko, które powoduje, że to białko ma tę własność, że jak mu dostarczymy energii w postaci kwasu adenozynu trójfosforowego, to kurczy się i mamy tą swoją jakąś siłę. Ale to białko jest w sumie termolabilne. Polscy badacze pokusili się o przebadanie, jak bardzo jest to odporne na temperaturę. Oczywiście klasyfikacja tych białek, miofibrylarne, sarkoplazmatyczne, czy tam wolna aktyna i tak dalej. Wzięli białka płoci leszcza, karpia i śledzia bałtyckiego i dorcza i badali, kiedy zacznie się to białko denaturować. No i co oni, do jakich wniosków oni doszli? Ano doszli, że to białko zaczyna się denaturować w temperaturze już, no proszę zobaczyć, 26 do 36 stopni u tych słonowodnych ryb. Czyli są to temperatury poniżej tego, co nasze prawo dopuszcza w podgrzewaniu wód słodkowodnych. W związku z tym część tych ryb, które przebywa w tym dobrze podgrzanym środowisku, anotowałem już takie temperatury powyżej 30 stopni zrzutowe, może prowadzić do takiego chronicznego uszkodzenia tych białek. No pytanie, jak ta ryba długo tam przebywa i czy jest w stanie uciec, chce uciec, czy nie. No i przejdźmy dalej. Z laboratorium wrócimy do środowiska. Jeszcze kilka lat temu ramowa dyrektywa wodna miała takie dwie dyrektywy córki, dyrektywę rybną i tam ograniczono zrzut wód ocieplanych do 1,5 stopnia różnicy na granicy zrzutu dla wód
przeznaczonych do budowania ryb łososiowatych i do 3 stopni przeznaczonych do budowania ryb karpiowatych. Potem Komisja Europejska domyślnie zlikwidowała ten przepis. I polskie prawo zastąpiło to mechanizmem ekonomicznym. To znaczy, że firma zrzucająca podgrzane wody może to robić, ale za każde ileś stopni tego przekroczenia temperatury pobierana jest coraz większa opłata. Niby to jest dobrze, ale w sumie nie do końca. Przydałoby się chyba jednak wrócić do tej koncepcji takiej sztywnej na granicy. I tu jest, zaczyna się problem. Co to jest tą granicą strefy mieszania? Gdzie ona się kończy? Z Politechniką Warszawską robiliśmy takie prace, przy czym wyznaczaliśmy strefę mieszania dla soli wprowadzanej na wysokości Bydgoszczy. Okazało się, że z modelowania wyszło, że najszybciej ta sól miesza się po głębokości. Bo to jest tam 2-3 metry głębokości Wisły, błyskawicznie się wymieszało. Po szerokości to już było ileś kilometrów, a po długości to strefa mieszania kończyła się w Bałtyku. Z temperaturą jest chyba troszkę podobnie, chociaż sama rzeka, te łaky piaszczyste na Wiśle na pewno będą to modyfikowały. Tu jest taki przykład tego, co zrobił bunt niemiecki na Renie, którzy przebadali znakomicie cały Ren, bo oni mają też tam trochę tych elektrowni termicznych, tylko że ten bunt miał na to 1 000 000 euro na badania. My tutaj nie mamy takich pieniędzy, żeby to zrobić naprawdę porządnie. I doszli do takiego wniosku, że niekorzystne zmiany flory i fauny wpływają na dobro ogólne w rozumieniu paragrafu 6 wersja niemiecka tej dyrektywy wodnej. I w indywidualnych przypadkach zrzuty wody chłodzącej mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka śmiertelności węgorzy i w oparciu o regulację węgorza mogą prowadzić do odpowiednich ograniczeń użytkowania. Do Renu tam wchodzi sporo węgorza, do Polski to nie do, węgorz praktycznie nie dociera. No i teraz ten efekt klimatu. I bo tu zaczynamy dochodzić do pewnej zbieżności. Sami ocieplamy naszą atmosferę. Te wykresy na pewno Państwo gdzieś tam znacie. To jest z tego opracowania Bundu, gdzie oni mierzyli przez wiele lat temperaturę Renu i jednak doszli do wniosku, że ta zmiana to jest jakieś 2 stopnie na 30 lat ten Ren się podgrzał. No oczywiście do tego należy dodać jeszcze to, co dodają elektrownie. I doszli do wniosku, że ten wpływ mniej więcej w 2/3, to co dodają elektrownie, to 2/3 tego efektu to jest wpływ wzrostu wód pochłonniczych z obiegów otwartych. Oczywiście na rysunku jest obieg zamknięty, ale on tylko z tego powodu, że on ładnie wygląda. Tutaj oczywiście do obiegu zamkniętego wody się tylko praktycznie dolewa. Ale mimo to, że dolewa się tej wody, to potem płukanie tego systemu powoduje to, że woda w rzece Wiśle jest niesamowicie korodująca. Linki grubości milimetra stalowe ocynkowane w ciągu 4 miesięcy ulegają rozpuszczeniu poniżej kozienic. Logery, które tam zakładaliśmy, znajdowaliśmy już bez linki, bo linka się po prostu rozpuściła. Podejrzewam, że jest to ten wpływ środków czyszczących, płuczących. To tak na marginesie,
i to znowu tym razem elektrownia jądrowa, Wnekar. Jak wygląda różnica temperatur między wodą pobraną przed wlotem i po wylocie? Jest wyraźnie w ich przypadku różnica 5 stopni. To jest tylko takie do zastanowienia o wpływie na populację ryb. To przejdziemy dalej. Jak to wygląda w przypadku elektrowni Połaniec? Sługa ciepłej wody rozkłada się pod lewym brzegiem, jak Państwo widzicie. Logerami obstawieniemy poza Wisłokę jeszcze, jeszcze na dystansie 10 km i na dystansie tych 10 km nie osiągnęliśmy jeszcze wymieszania poprzecznego. To samo dla elektrowni Korzenice. Ewidentnie widać, że ta smuga ciepłej wody, ona jest najbardziej gorąca oczywiście tutaj pod elektrownią, ale potem po jakimś tam wymieszaniu rozkłada się, płynie cały czas pod lewym brzegiem. No i jeszcze chciałem mówić drugą stronę medalu, bo oprócz ocieplania jest jeszcze chłodzenie. Taki zupełny zmianę reżimu termicznego rzeki powodują zbiorniki zaporowe. Tutaj obstawiliśmy logerami świnną porębę i proszę zobaczyć, jak zbiornik zaporowy niszczy termin termiczny rzeki. Zaznaczyłem tutaj strefę temperatur tarła Klenia i tarła Brzany. Normalna rzeka, ta temperatura strasznie skacze, ale też i bardzo wcześnie latem osiąga kwiecień, maj. Ta rzeka się ociepla. Tymczasem poniżej zapory mamy cały czas lodowatą wodę. Pod świnną porębą nie ma właściwie żadnej ryby, bo woda jest po prostu za zimna. Tam jest pustynia rybna. To zupełnie burzy całą biologię rzeki, taka temperatura. Ja już nie będę mówił o dalszych konsekwencjach, na przykład o wylotach różnych owadów, które opóźniają, o tym, że wylęk ryb nie trafia na dostawę tych różnych właśnie larw owadów, bo przesunęły im się w ogóle cały cykl życiowy, że na przykład owady te wodne zaczynają wylatywać w zimie, no i od razu są ścinane mrozem, bo mają przekłamaną temperaturę. Temperatura jest sygnałem wyzwalającym pewne rzeczy w biologii. Także to jest ta druga strona medalu również. Tutaj chciałem z jakiejś literatury taki grafik o różnych skutkach przechłodzenia. Jak Państwo widzicie, na różnym poziomie autorzy to te szoki termiczne, szok zimnej wody rozpracowywali od poziomu komórkowego do siedliskowego. Też można by w każdym tym punkcie to rozpatrywać i temat rozwijać. No ale generalnie, skoro mamy już do czynienia, że raz nas grzeją, raz nas chłodzą, no to taki snerw mówi: w zimie za zimno, lato za ciepło, tak źle i tak niedobrze. I to tyle, co chciałem Państwu powiedzieć.